Cześć, jestem Kalio, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Mieszaninę 15 moli jodu i 300 moli wodoru ogrzano w temperaturze 721 kelwinów aż do osiągnięcia równowagi chemicznej w fazie gazowej. Otrzymano 25 moli jodowodoru, a więc stałą równowagi chemicznej reakcji otrzymywania jodowodoru. Zaczynamy od reakcji. Jod, wodór, tworzy nam się jodowodór. Czyli tutaj musimy dać współczynnik stechiometryczny 2. Tworzymy sobie tabelkę. I2, H2, może troszeczkę dalej, oraz HI. Tutaj mamy substraty. I lecimy. Mieszaninę 15 moli jodu i 30 moli wodoru ogrzano w temperaturze. Otrzymano 25 moli jodowodoru. To mamy w tym miejscu. Hop. Ile nam z tego wszystkiego przereagowało? Nie wiemy. Więc tu jest minus x. To jest minus x. Tutaj na początku nie mamy stężenia, bo to jest produkt, to dopiero musi nam powstać, ale tutaj mamy 2 mole, więc my to, co nam tutaj powstanie, musimy wymnożyć razy 2. Czyli tu byłoby dodatni x, ale że są 2 mole, no to musi być 2x. Zresztą to musi się równać temu. I zaczynamy. To, co było na starcie, odjąć to, co przereagowało. To, co było na starcie, odjąć to, co przereagowało. Natomiast tutaj musimy sobie to zapisać jako, że to, co przereagowało, dało nam tyle. Bo tu mamy 25. To oczywiście będziemy tutaj brać do obliczeń, ale z tego wyliczamy x. X to 12,5. No to zaczynamy tutaj od wyliczenia ilości moli I2. No to jest te 15 minus x. Jak my to sobie tutaj podstawimy, no to mamy 15 odjąć 12,5. No to otrzymamy 2,5. OK, następnie mamy tutaj H2, 30 odjąć x, daje nam to 17,5 mola. Zapisujemy sobie stałą równowagi, produkt, mamy 2 mole to potęgi drugiej. Pierwszy substrat razy drugi substrat. Podstawiamy. HI to jest te 25, co nam podali w zadaniu, do potęgi drugiej. Do 2,5 razy 17,5. Najpierw potęgujecie górę, wymnażacie dół, dzielicie górę i na dół i wychodzi nam tutaj około 14,28. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.